Jako pierwszego referenta poproszę pana profesora Jacka Hołówkę. Myślę, że postaci przedstawiać nie trzeba. Autora znakomitych prac, między innymi Etyki w działaniu, którą pewnie też większość z państwa zna, innych prac z pogranicza filozofii i literatury. I pan profesor wygłosi wykład Śmierć jako poświęcenie i jako rezygnację. Bardzo proszę, panie profesorze. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję państwu za obecność. Jest mi bardzo miło i czuję się wyróżniony tym, że zechcą państwo posłuchać sam do powiedzenia na ten temat. Na temat śmierci. Z góry muszę państwa przeprosić i zastrzec, że już po tym, jak zgłosiłem temat, pomyślałem jeszcze raz i znalazłem lepszy temat. Proszę mi to wybaczyć. Tytuł brzmi Śmierć w filozofii i w operze. Będę państwu mówił dość dużo na temat opery. Osoby, które kochają operę, nie powinny się nie czuć tym znudzone ani zmęczone. Zacznę od trywialności. Po pierwsze, śmierć rozumiana jako zjawisko biologiczne nie podlega żadnej istotnej ocenie. Nie jest straszna, tragiczna, paraliżująca i wzniosła. Zachodzi tak jak inne funkcje biologiczne. Trawienie, oddychanie, utrata, wzrost wagi. Po drugie, śmierć ma istotny aspekt psychiczny. Budzi lęk, wywołuje dotkliwy ból, wtrąca w poczucie winy lub jest źródłem gniewu. Jej aspekt negatywny lub pozytywny jest bardzo często wyraźny. Jednak dopóki trzymamy się ściśle kryteriów psychicznych, ocena śmierci z tego punktu widzenia jest bardzo zawodna. Radość ze śmierci wroga nie jest bardziej usprawiedliwionym zdarzeniem niż na przykład obojętność na śmierć przyjaciela. Po trzecie, aspekt społeczny śmierci jest też mało miarodajny dla jej oceny. Wiadomo, że społeczeństwa różnią się poziomem akceptowanej brutalności i agresji. Socjologia nie ma jednak kryteriów, które pozwalałyby powiedzieć, że społeczeństwa, w których odsetek zabijanych w wojnie plemiennych mężczyzn jest szczególnie wysoki, są z socjologicznego punktu widzenia jakoś gorsze, mniej rozwinięte, bardziej prymitywne lub dzikie. 4. Aspekt metafizyczny wydaje się też mało istotny. Głoszone w tonie protestu pytanie, dlaczego musimy umierać, sugeruje, że życie wieczne miałoby jakieś niezaprzeczalne zalety. Nikt jednak nie potrafi przekonująco opisać stanu wiecznej szczęśliwości bez śmierci lub po śmierci. Punkt 5. Religijna koncepcja śmierci jako ogranicznego doświadczenia, które przeprowadza duszę ze stanu uwięzienia w ciele do stanu pełnej wolności, ma znaczny walor literacki, ale jest uwikłana w założenie, że istnieją proste i niepodzielne byty idealne, które stanowią podstawę naszej tożsamości. Nadawanie takiemu twierdzeniu interpretacji realistycznej jest niezaprzeczalnym łamaniem fikcyjnego stylu narracji. Punkt 6. Śmierć można rozumieć na jeszcze jeden sposób. Jako zdarzenie mające wyraźny sens estetyczny, symboliczny i cywilizacyjny. Inaczej mówiąc, można śmierć mitologizować. Można ją uznać za zdarzenie mało istotne na płaszczyźnie empirycznych faktów, natomiast bardzo doniosłe w obrębie pewnej koncepcji życia sensownego. Przy tym założeniu śmierć niekiedy odziera ludzkie życie z wszelkiego sensu, ale w innych przypadkach jest jego pięknym uzupełnieniem. Jest jak odpowiedzią na zagadkę, której sens dotąd był tylko mgliście postrzegany. Tą właśnie koncepcją śmierci chcę się teraz zająć, broniąc jednocześnie przekonania, że istnieją jakieś trudne do opisania sensy, mające charakter jednocześnie estetyczny, symboliczny i cywilizacyjny. Pominę kwestie, które się pojawiają w filozofii tradycyjnej, przyjdę do filozofii współczesnej. We współczesnej filozofii śmierć ma trzy zasadnicze wersje. U Heideggera śmierć to niebyt zdolny do unicestwienia bytu. U Sartra śmierć to ostateczny absurd, kulminujący absurdalne życie. I u Tomasza Nagla śmierć to czynnik konstytuujący trwałą tożsamość człowieka. W tych trzech wersjach śmierć jest kolejno zdarzeniem metafizycznie koniecznym, egzystencjalnie fundamentalnym i symbolicznie umacniającym naszą tożsamość. Opierając się głównie na świetnej książce Bernarda Schumachera pod tytułem Death and Mortality in Contemporary Philosophy, przedstawię te trzy koncepcje śmierci i postaram się znaleźć odpowiednią scenę operową dla każdej z nich, bo nie mogę się uwolnić od myśli, że na temat śmierci opera mówi to samo co filozofia, tylko ładniej i świetnie. Heidegger dokonał ważnego odróżnienia między sferą ontyczną i sferą ontologiczną. Wzorował się na konstrukcji świata Kanta.
w którego filozofii świat fenomenów nie daje się sprowadzić do świata noumenów, ani odwrotnie. Heidegger jest zdania, że nauki przyrodnicze potrafią jedynie opisywać fakty empiryczne i nie są w stanie zdać sprawy z istnienia tego, co może trwać na dość dowolnym i zmiennym podłożu materialnym. Do sfery ontycznej należy wszystko, co możemy obserwować zmysłami, wyjaśnić przez odwołanie się do przyczyn i opisać jako zdarzenie fizyczne, chemiczne, biologiczne, czy nawet psychologiczne i ekonomiczne. Naukom opisowym wymyka się jednak sens życia, sens śmierci, podmiotowość, moralność, wzniosłość i egzystencjalna niezależność. Te stany należą do sfery ontologicznej, która nie wyczerpuje się w zachodzeniu faktów i ma z nimi dość już związek. Gdy zapewniam, że coś robię w swoim własnym imieniu lub na swoją odpowiedzialność, to nie odwołuję się do żadnych uchwytnych faktów. Nie zapewniam, że sam podjąłem odpowiednie decyzje bez konsultacji z innymi. Nie przyrzekam, że gotów jestem ponieść wszelkie empirycznie opisywane konsekwencje swoich postanowień. Nie zobowiązuję się, że zawsze będę podobnie decydować w analogicznych okolicznościach w przyszłości. Zapewniam jedynie, że działam jako autonomiczny, a nie automatyczny podmiot. Wiem, że mojej niezależności nie da się wykazać ponad wszelką wątpliwość i że nie mogę jej potwierdzić ani zaprzeczyć żadnych faktów. Ale wiem też, że nie działam z czyjegoś polecenia. Nie jestem społeczną marionetką ani robotem, który tylko udaje człowieka wolnego. W filozofii Heideggera wiedziemy zatem podwójne życie. Po pierwsze, jesteśmy żywym organizmem obdarzonym inteligencją, wrażliwością, sumieniem, rozmaitymi atrybutami społecznymi. Wiele decyzji tego organizmu daje się jasno uzasadnić i wytłumaczyć. Czasem nawykiem, czasem wychowaniem, czasem namysłem. Co więcej, wiele naszych zachowań, myśli i uczuć daje się przewidzieć, bo sfera ontyczna jest uporządkowana i oparta na regularności. Jednak nigdy nie znajdujemy w sferze ontycznej ostatecznej, fundamentalnej odpowiedzi na pytanie, dlaczego my, jako pewien konkretny organizm, mamy posiadane przez nas właściwości, a nie jakieś inne. Czemu jedni ludzie potrafią być szpiegami, a inni nie? Czemu jedni są wierzący, a inni są ironistami? Czemu niektórzy potrafią kochać, a inni tylko starają się nadaremnie? Czemu jedni są otwarci, szczerzy, a inni ciągle coś pamiętają? Te postawy są niewytłumaczalne i składają się na osobowe, podmiotowe życie, czasem ujawniające się w faktach, a czasem nie. Tylko na tej autonomicznej płaszczyźnie jesteśmy, zdaniem Heideggera, prawdziwym bytem, czyli czymś, co istnieje realnie i działa odpowiedzialnie. Czymś, co jest stale kreowane przez wcześniejsze wybory. Tylko na tej płaszczyźnie pojawiają się obowiązki i obietnice, piękne i poświęcenie, narodziny i śmierć. Co zatem idzie, zgon organizmu nie jest dla naszej podmiotowości czymś zasadniczym. Umiera ciało i tylko pech chce, że jest to ciało należące do nas. Ale ciało to nie my sami. Śmierć ciała jest utratą związku z własnym organizmem. Natomiast bezpośrednio dotykająca nas śmierć, to śmierć podmiotu. I ona może się nam przytrafić nawet wtedy, gdy organizm świetnie dalej funkcjonuje. Umieramy jako podmiot, gdy pod wpływem zewnętrznych okoliczności musimy wyprzeć się samych siebie. Gdy tracimy chęć do dalszego życia, gdy konstatujemy, że zmarnowaliśmy wszystkie szanse. W takich okolicznościach organizm może kwitnąć, choć w rozgoryczonym nieszczęśliwym życie paliło się do cna. I jako podmiot przestał się liczyć nawet dla samego siebie. Mając tak jakoś zarysowaną perspektywę ludzkiego losu, Heidegger opisuje Dasein jako świadomość samotną i uwolnioną od wszelkich wewnętrznych i zewnętrznych determinów. Taka świadomość rozpoczyna życie od zera, konstruuje jakiś plan życiowy na własną rękę, poświęcając się dla wybranych celów, trochę na oślep i niepewny. Jest bytem rzuconym na los szczęścia, ułomnym, zdezorientowanym, naiwnie szukającym własnej drogi i niemal zawsze skazanym na porażkę. Mam wrażenie, że Heideggera propozycja podwójnego życia jest ciekawa i przenikliwa, ale ogólnikowa i niepełna. To prawda, że zgon organizmu i śmierć podmiotu to dwa odrębne zjawiska. Jednak z tego nie wynika ani to, że składamy się z ciałem duszy, ani to, że podmiot powinien być pojmowany jako niczańska wola mocy, poszukująca dla siebie heroicznych zadań i oceniająca swój los odpowiednio do stopnia ich wypełnienia przy całkowitym oderwaniu od empirycznych faktów i od ontycznego życia biologicznego i społecznego. Heidegger ma też rację, że ludzka śmierć może być zdarzeniem czysto ontologicznym.
Czyli czy może nastąpić zahamowanie starań podmiotu o nadanie sensu swojemu życiu, mimo że związany z nim organizm pozostaje żywy i sprawny. Nie jest to jednak sytuacja typowa. Najczęściej śmierć podmiotowa zbiega się z śmiercią biologiczną i z pewnością nie ma stanów intencjonalnych zawieszonych w próżni. Podmiot nie może istnieć tylko ontologicznie. Musi istnieć jakoś ontycznie, mimo że ontycznie, czyli przyczynowo, nie ujawnia się i nie może być opisany. Propozycja Heideggera ma jeszcze inną, silniej dyskwalifikującą ją słabość. Sugeruje, że pełna wolność dostrzegana jest przez jednostkę na płaszczyźnie ontologicznej i że jest przez nią z zasady wykorzystywana w sposób przemyślany i bezinteresowny, tak aby nadać jej życiu trwały sens i jakąś wielkość. To przypuszczenie jest krańcowo nierealistyczne i to jest główny błąd Heideggera. Ludzie widzą swoją wolność niemal wyłącznie na płaszczyźnie ontycznej, jako swobodę działania w świecie empirycznym. I ta wolność zachęca ich do egoizmu, nadużyć, cynicznego wykorzystywania przewagi politycznej, militarnej, skłania do spisków, intryg, oszustw, sił, chciwości i bezczelnego promowania własnych interesów. W Oberze znajdujemy dziesiątki przykładów ohydnego i bezwstydnego postępowania tego typu. Wystarczy wspomnieć skarbie z Toski, który torturuje kawalera Rossiego, by zmusić Toskę do uległości, lub Henryka Asztona z Łucji, z Lammermoor, który podrzuca własnej siostrze fałszywe listy od ukochanego, by go przed tym skompromitować, czym wpędza Łucję w obłęd. Najbardziej dobitnym pokazem hucpiarza, który swą autonomię, czyli Dazan, wykorzystuje dla niegodziwości, to zapewne Ptolemeusz z opery Händla Juliusz Cezar. W pierwszym akcie Cezar odnosi zwycięstwo nad Pompejuszem i pokonanego przeciwnika każe uwięzić. Ptolemeusz, nadal zachowując władzę w Egipcie, postanawia Pompejusza uśmiercić i przysyła Cezarowi głowę pokonanego wroga. Liczy na wdzięczność, bo sądzi, że Cezar pragnął raz na zawsze pozbyć się przeciwnika, lecz nie chciał sobie tlamić rąk skrytobójstwa. Cezar jest oburzony zdradzieckim postępowaniem Ptolemeusza. Ten jednak skrupuły Cezara uznaje za oznakę słabości i ośmielony tą opinią Cezarza każe go też zabić. Nasyła na niego zbiór, na szczęście dość nieporadny, co poproszę się doskonale udaje przedstawić na scenie. Sam stara się tymczasem uwieść Kornelię, wdowę po zabitym przez niego Pompejuszu. Tak wierzy w swą moc, urok i bezkarność, że nie przychodzi mu nawet do głowy, że Kornelia mogłaby odrzucić zabicę swego męża i nie obdarzyć go miłością. Dochodzi do kolejnych bitew, Cezar ostatecznie zwycięża i Kornelię to oddaje Kleopatrze. Ptolemeusz przepada za pomiar. Nawet nie umiera, ale pochodnie gdzieś prosperuje, co Händel słusznie uważa za niewartę zmiany. A wracając do Heideggera, trudno sobie wyobrazić, by tak podrażająca postać mogła mieć przekonanie, że jest bytem powstałym z nicości. I jako Dasein stawia sobie autokreacyjne cele, że stale żyje w trwodze przed utratą szans na realizację wielkich celów i że jest ontologicznym podmiotem. Sartre. Jean-Paul Sartre, inspirowany Heideggerem, zaproponował zupełnie inne rozumienie podmiotu i jego śmierci. Podmiot ludzki nie musi być samotny, zdezorientowany, oparty wyłącznie na sobie i arbitralny. Nie musi błąkać się po matku, szukając okazji do wielkich czynów, ale może zawsze zdecydować, że będzie podmiotem współtworzonym przez innych, żyjącym w pewnej zbiorowości. Zatem urodzić się znaczy w filozofii Sartra przystać do pewnej zbiorowości, a umrzeć znaczy przestać żyć z innymi. Podstawową formą ludzkiego istnienia jest być częścią my, a nie panoszyć się jako ja. Wychowujemy się w rodzinie, wzrastamy wśród rówieśników, żyjemy otoczeni przyjaciółmi, kolegami, sojusznikami, rodakami. Z jaką grupą będziemy się identyfikować, zależy od nas. Ale powinniśmy nauczyć się tak myśleć, jakbyśmy byli trwałą częścią jakiejś otaczającej nas grupy. Dopiero człowiek, który potrafi wystąpić jako reprezentant innych, znajduje sobie istotny cel w życiu. Może o coś zabiegać i troszczyć się o czyjeś dobro. Powinniśmy się zatem nauczyć dwóch sposobów myślenia. We własnym imieniu, by być odpowiedzialnymi za własne czyny. I w imieniu jakiejś zbiorowości, by mieć cel w życiu. Myślenie wraz z innymi, i tak jak oni, wymaga ustępstw i empatii. Opiera się na chęci niewywyższania się, na pragnieniu wtopienia się w tłum, lud i otoczenie. Dobrowolne podporządkowanie się zbiorowości pozwala nam cieszyć się towarzystwem innych,
i wraz z nimi tworzyć coś nowego. Obrazem śmierci jest natomiast izolacja, odosobnienie, zamknięcie, samotność, brak kontaktu z innymi, czyli trudna i grubna. Projekt Wizarta jest artystycznie fascynujący, ale może być bardziej utopijny i niepraktyczny niż projekt Heideggera. Ludzkie społeczności nie gromadzą się wokół wizjonerów poszukujących nowych źródeł dobrobytu, równości, wzajemnego zrozumienia i powszechnej życzliwości. Są zazdrosne, zawzięte, ksobne, podejrzliwe i bezduszne. Ta negatywna opinia była stale podważana przez egalitarystów, socjalistów, altruistów, utopistów. Są to ludzie dobrej woli, więc zamiast się z nimi spierać, lepiej dać im pod rozwagę intrygę opery Wagnera, Rienzi, Trybun Ludowy. Pola Rienzi jest idealistą i pragnie zjednoczenia Włoch. Ma świetny talent oratorski i szybko zdobywa zwolenników. Taka postawa polityczna godzi jednak w interesy rzymskich patrycjuszy, którzy postanawiają porwać mu siostrę, by się uspokoił i zastanowił. Na szczęście przed domem Renziego znalazł się Adrian, adorujący Irenę. I dochodzi do ulicznej bitwy. Patrycjusze są pokonani, tłum wygrywa i oburzony bezprawiem magnackich rodów ofiarowuje Renziemu koronę. Renzi woli jednak organiczną wspólnotę, równość, otwartą dyskusję i działanie w trybie my, a nie w trybie ja. Odmawia i odkreśla grubą kreską winy magnackie. Zawiera powszechne przymierze i wyprawia gromadną ucztę. Podczas uczty Orsini i kolonowie próbują go zasztyletować. Gdy im się to nie udaje, tłum traci cierpliwość i chce ich zniszczyć. Rienzi na to nie pozwala w imię prawa. Wtedy lud jeszcze bardziej traci cierpliwość. Nie chce prawa, procedur, wspaniałomyślności, braterstwa. Chce mieć spokój i zjednoczone Włochy. Rozpuszcza ogłoskę, że Rienzi jest manipulowany przez kolonów i im sprzyja, ponieważ Adrian należy do ich roku. Co więcej, ci, którzy niedawno oferowali mu koronę, teraz przypomnują, że cesarz z pewnością nie był zadowolony z wyboru na ławce Trybunału Narodowego. Wszyscy go opuszczają oprócz córki i Adriana, który chce chronić Irenę. Teraz patrycjusze idą ręka w rękę z ludem na zamę, w którym schroniła się trójka bohaterów. Podkładają ogień i palą krzywdę. Taka śmierć jest bez wątpienia absurdalna, plus akumulacji. Tylko nie może zaprzeczyć, że to lud, z którym Rienzi chciał się bratać, wskazuje go na absurdalny koniec, a nie jakieś operowe fale. Trzeci autor, którego chciałbym mówić, to jest Nagy. Trzecia interesująca nas koncepcja śmierci zarysowana została Save Death, czyli śmierć. Autor opisuje mężczyznę nazwanego panem N, który uległ wypadkowi. Poszkodowany utracił wyższe funkcje mózgowe. I teraz myśli i czuje jak kilkuletnie dziecko. Wypadku nie pamięta, ale jest szczęśliwy. Bawi się zabawkami i nic go nie trafi. Czy w ogóle stała mu się jakaś krzywda? Wcześniej pan nie był tak szczęśliwy, jak jest teraz. Może więc ten wypadek był dla niego dobrodziejstwem. To jednak wydaje się niewiarygodne. Ale żeby podważyć silnie narzucający się wniosek obserwacyjny, trzeba najpierw uznać, że pan N może być nieszczęśliwy, mimo tego, iż nie czuje swojego nieszczęścia. A na to trzeba pokazać, dlaczego nasze przekonanie, że pan N jest nieszczęśliwy, zasługuje na większe zaufanie niż opinia pana N w tej samej sprawie. Nagel odpowiada na to pytanie, wskazując, że po pierwsze, nie zawsze jesteśmy w pełni świadomi swego stanu. I po drugie, że to, co jest dla nas krzywdą, a co dobrodziejstwem, najlepiej widzimy wtedy, gdy jesteśmy najbardziej zdolni do oceny swojego stanu, a nie w innej sytuacji. Zatem pan R jest nieszczęśliwy, bo gdyby pozostał tym, kim był w okresie pełnej jasności umysłowej, to byłby nieszczęśliwy, widząc, kim jest teraz. Niezależnie od siebie, Joel Feinberg i George Pitchard rozbudowują to rozwiązanie, zwracając uwagę na podobieństwo między stanem z dziecinnym pana N, a wszelkimi ograniczeniami, które mu się przytrafią po śmierci. Jeśli na przykład pan N był matematykiem i potrafił w dobrych latach rozwiązywać trudne równania całkowite, to fakt, że nie umie ich rozwiązywać później, tak samo go charakteryzuje bezpośrednio po wypadku, co wtedy, gdy już od jakiegoś czasu nie żyje.
Zatem straty pana N, pojęte bezczasowo, muszą być szacowane raczej na podstawie jego opinii z dobrego okresu, niż na podstawie jego aktualnych preferencji. Jednocześnie obaj autorzy, Feinberg i Pyczak, niezależnie od siebie, przyjmują, że stan szczęścia lub nieszczęścia musi być odczuwalny, a zatem musi być stanem jakiegoś podmiotu. Jeśli więc ma być prawda, że pan N jest nieszczęśliwy, to musimy znaleźć stan samego pana N, w którym to on ubolewa nad swoimi ograniczeniami. Taki stan mógł zaś tylko wtedy, gdy pan N jeszcze zdawał sobie sprawę z tego, że był dobrym matematykiem. To zgadza się ze zdroworozsądkową konstatacją, że wypadek wyrządził krzywdę panu N, gdy był w pełni władz umysłowych, a nie wtedy, gdy jego władze były już ograniczone. Takie rozwiązanie wymusza jednak przyjęcie przyczynowości retroaktywnej. Jeśli obecne szczęście pana N jest powodem przeszłego nieszczęścia pana N, to wydaje się, że przyczyny zachodzące aktualnie wywołują skutki w przeszłości. Pyczak i Feinberg są rozsądni i nie chcą się zgodzić na taką konsekwencję. Podkreślają, że nie proponują wstecznej przyczynowości, tylko dopuszczają przyjęcie przyczynowości bezczasowej. To oczywiste, uważają, że pan N w przeszłości nie odczuwał żadnego realnego cierpienia z powodu stanów, w których znalazł się po wypadku. Mamy zatem rozpatrzeć sytuację kontrfaktyczną. Pytamy, co by było, gdyby pan N mógł wiedzieć, co się z nim stanie. I stwierdzamy, że gdyby w przeszłości mógł wiedzieć, że na boku stanie się dzieckiem, to byłby nieszczęśliwy z tego powodu. Zajście zdarzenia post mortem jest odpowiedzialne za szkodę wyrządzoną antenie. Częścią tej konstrukcji jest przekonanie, skąd niepodważalne, że ani człowiek żyjący, ani zmarły nie są w stanie odczuć szkody wynikającej z utraty władzy umysłowej. Dla żyjącego zmiana taka zachodzi zbyt późno, dla zmarłego zbyt wcześnie. Kto więc odczuwa stratę? Starając się wzmocnić odpowiedź cytowanych autorów, Robert P. proponuje, by za osobę poszkodowaną uznać fikcyjny podmiot logiczny, pana N jako takiego. Ale czy taki pan N w ogóle istnieje? To jest moim zdaniem zupełnie fantastyczna sugestia. Powstanie zbyt wiele bałaganu myślowego, jeśli zechcemy dowolny, nieistniejący przedmiot ad hoc nazwać podmiotem logicznym. Pojawia się nam to większa jeszcze trudność. Przypomnijmy sobie, po co rozpatrujemy sytuację pana N. Rozważamy ten przypadek i ustalić, dlaczego powinniśmy w miarę możliwości nie dopuszczać do podobnych szkód, jak wypadek pana N. Odpowiedź cytowanych autorów brzmi, ponieważ ten wypadek czyni pana N nieszczęśliwym, wprawdzie nierealnie i nie w przeszłym, ani aktualnym życiu, ale hipotetycznie bezczasowo. Taka odpowiedź żąda jednak zbyt wiele, jak zaraz będę argumentować. Wyobraźmy sobie, że jakaś rodzina ma piękny i okazały dom. Są w niego dumni, ale nie są w stanie go utrzymać. Właścicielem domu jest niemłody ojciec. Z nim mieszka troje jego dzieci z małżonkami i dziećmi. Wszyscy poza ojcem chcą dom sprzedać i kupić cztery mieszkania. Po jednym dla każdego z dzieci, czwarte dla ojca. Dzieci mu obiecują, że zawsze któryś z nich będzie z nim pomieszkiwać. Ojciec nie chce się na to zgodzić i mówi: niedługo umrę i wam zostawię ten dom. Pilnujcie się jednak, byście mnie nie skrzywdzili po śmierci. Jeśli sprzedacie ten dom, to będę nieszczęśliwy. Wprawdzie nie wtedy, gdy sprzedacie i nie teraz, gdy ciągle ten dom posiadam, ale jakoś bezczasowo i absolutnie. Czuję się nieszczęśliwy, kiedykolwiek pomyślałem o tym, że byłbym nieszczęśliwy, gdybym doszedł do momentu, w którym ten dom pójdzie w obce ręce. Nie jest pewne, że uznamy obawy ojca za uzasadnione, że będziemy nalegać, by dzieci do końca świata gnieździły się w pięknych, ale niewygodnych pomieszczeniach. Niektórzy z nas nawet pomyślą, śmierć ma także swoje dobre strony. Powinniśmy zatem szukać innego rozwiązania paradoksu postawionego przez nami. Rysuje się następujące wyjście. Trzeba odróżnić bieg ludzkiego życia od jego sensu. Na sens naszego życia składają się nie tylko fakty, które zaszły między naszym urodzeniem i śmiercią, ale także fakty, pewne fakty wcześniejsze i późniejsze. Okoliczności z pozoru luźno z naszym życiem związane, jak techniczne wynalazki, precedensowe, drogi sądowe, czy przesuwanie politycznych granic. Sens życia ujawnia się, gdy staramy się je opisać jako pewną
przypowieść lub narrację, streszczenie osobistych wysiłków przeplecione ze zdarzeniami osobowymi. Takie życie jest szczęśliwe, jeśli stanowi spójną całość i kończy się happy endem. Jest tragiczne, jeśli dominują w nim porwane wątki i całość nie kończy się żadnym godnym zapamiętania wnioskiem. Natomiast nie ma większego znaczenia, czy jej życie układa się na powieść, czy raczej na nowelę. Gdy tak patrzymy na los pana N, to musimy przyznać, że to życie układa się w bardzo trudne do zaakceptowania opowiadanie. Przypomina los wystrychniętych na nutka panien z Kozifa Tutte. Perfidni i okrutni narzeczeni tych panien, namówieni przez gorszego jeszcze od siebie fanfaona, postanawiają wystawić wierność świetnych dziewczyn na próbę. Udają, że wyjeżdżają do San Domingo, a naprawdę przebierają się za albańskich książąt i umizgują się na krzyż do swoich wybranych. Biedne dziewczyny nie poznają się na oszustwie i przez pół opery bronią się przed zalotami z żołnierską determinacją. Filuci wreszcie uciekają się do krańcowo haniebnego fortelu. Udają umierających i proszą o szklankę wody, pogłaskanie po włosach, skromny pocałunek. Dziewczyny się wzdragają, ale czego nie zrobi delikatne serce przy łożu umierającego? Choć nie znają ani Feinberga, ani Pichera, obie biedaczki dochodzą do wniosku, że gdy już ich chłopcy będą umarli, to w bezczasowych zaświatach lepiej się poczują, jeśli będą wiedzieli, że ich narzeczone osłodziły obcym książętom chwilę zgody. Przysuwają więc usta dokonujących głów trzymanych na kolanach i wtedy wybucha wrzawa i histeria. Niewierna Fiordiligi, wiarołomna Dorabella, nie będzie ślubu, służąca przebrana za notariusza wypchana jest za scenę. Ogólne wzburzenie łagodzi dopiero zapewnienie intryganta, który zarządzał całą tę maskaradę, że wszystkie nie dałoby się patrzeć na tę fanaberię bez zgrzytania zębami, gdyby w tę intrygę nie został wpleciony przepiękny kwartet o łagodnym wietrze, który wiernie towarzyszy uczciwym podróżnikom. Teraz wnioski. Śmierć nie jest częścią ludzkiego życia. Nie warto z niej robić źródła sensu dla egzystencji gazań, nie warto celebrować jej przez absurdalność, by przez kontrast dopatrzeć się jakieś głębi w wpływach emocjonalnego powiązania ludzi ze sobą. Nie dostarcza też ostatecznego punktu widzenia dla oceny czyjegoś życia. Śmierć nie jest częścią życia, tylko jest częścią sensu życia. Czasem stanowi błędę naszej empirycznej egzystencji. Czasem stanowi melodramatyczny dodatek. Czasem zamyka się w chłodnej i powściągliwej ceremonii. Stanowi znaczący i zasługujący na refleksję epilog, który w pewien sposób staje się lapidarnym komentarzem do wszystkiego, co zdarzyło się wcześniej. Wspominam o tym Seneca, wielu pocieszeniach, które napisał. I może nawet sugeruje esej Davidsona A Nice Arrangement of Epitaphs. Dobra sentencja nagrobna jest streszczenie ludzkiego losu. Podobną funkcję może mieć sama scena śmierci. Trudno bez wzruszenia czytać na przykład, jak dzielnie David Hume rozstawał się z życiem, cierpiąc prawdopodobnie na raka jelita. Jednocześnie musiałem przyznać rację Heideggerowi, że ze śmiercią kończy się wszystko, co miało charakter intencjonalny w życiu zmarłego, ponieważ kończy się jego istnienie widzialne ontologicznie. Sartre ma z kolei rację, twierdząc, że zmarły traci bodaj na zawsze szansę tworzenia wspólnoty z innymi. Jeśli wcześniej znalazł sposób, by istnieć dla siebie i innych, to dobrze. Jeśli był tylko pytem w sobie, to ten status zachowa na zawsze. Także Nagel ma rację, że od chwili śmierci, czyjej śmierci, możemy tylko wyobrażać sobie, co by zmarł myślał, gdyby był z nami. I że ta forma obcowania z nim ma subtelny urok, jeśli pozostajemy wrażliwie na lekko wyidealizowane uwagi zmarłego przyjaciela. Zatem sens życia nie daje się jednoznacznie opisać. Pod tym względem podobny jest do opery. Musi zawierać jakąś niebanalną intrygę i mieć własną melodię. Ale streszczeń może być bardzo wiele. Dziękuję. Mozarta i Wagnera w jednym. Tylko Państwo pozwolą
zanim Państwu jeszcze na czas zapytam pana profesora, czy zechciałby mi więc zbliżyć usta, tu chyba jakiś napój jest przygotowany. Dobrze. Myślałem, że tu jakiś napój jest przygotowany, niech się przerwę wykładu. Skoro tak, to w takim razie już Państwa zaproszę do dyskusji. Pan profesor zaoszczędził 3 minuty na wykładzie, więc mamy 13 minut do godziny 12.10. Proszę bardzo, kto z Państwa chciałby jakieś uwagi ewentualnie złożyć? Może ktoś z Państwa może więcej szczęścia z tym mikrofonem, chociaż teraz czy się Pani jakieś zielone światełko może już... A czy już? O, już jest. Teraz już jest, dobrze. Dobrze, że nie czerwony. Słucham, czy ktoś z Państwa chciałby ewentualnie jakieś pytanie czy jakąś uwagę zadać? Ja będę krążył tutaj z tym mikrofonem. Pan doktor Szuk, tak? Pan profesor. Dzień dobry, panie profesorze. Ja zadam pytanie może nie do głównej tezy, ale na pewno przesłanki. Przesłanka jest taka. Jest pewne, że śmierć jest końcem wszelkiej egzystencji człowieka. Tutaj kilka razy ten tezę sobie głosił. I moje pytanie jest takie. Czy to jest pewne, czy to jest, to się tak wydaje? Czy można tę tezę mówić bez poczucia obowiązku poparcia jakąś argumentację? Dziękuję bardzo. To czy to jest w takim sensie, w jakim pewne są wszystkie nasze przekonania życiowe, przekonania empiryczne? To znaczy, dla mnie jest to empirycznie pewne, chociaż to nie jest logiczne. Dlaczego to jest empirycznie pewne? Dlatego, że nigdy nie udało nam się nawiązać żadnego realnego i wiarygodnego kontaktu z ludźmi, którzy byliby już zmarli. Teraz, jeśli się okaże, ku mojemu zdziwieniu, że sytuacja ma się inaczej, to o stanie powiedzieć dokładnie to samo, co powiedział Bertrand Russell, kiedy go ktoś podczas przyjęcia zapytał, czy pan jest ateistą, czy agnostykiem. I Russell powiedział, nie mam dowodu na to, że Bóg nie istnieje, tylko nic nie wiem o tym, że istnieje, więc jestem agnostykiem. Na co ta osoba, która była anglikańskim biskupem, powiedziała, zatem panie profesorze, pan przyjmuje, że jest to możliwe, że w chwilę po swojej śmierci stanie pan nagle przed obliczem Stwórcy, który powie do pana Bertrand, czy nie wstydzisz się tego, że przez wszystkie lata swojego życia wątpiłeś w moje istnienie? Na to Russell odpowiedział. Wiedziałbym, co mam odpowiedzieć. Powiedział, panie, czemu dowody swojego istnienia uczyniłeś tak bardzo wątpliwymi? Dziękuję bardzo. Proszę pana profesora. Panie profesorze, czy pan empiryczny w problemie przyszedł? Czy pan zna pracę, która dzisiaj w medycynie się bardzo rozwija w Stanach Zjednoczonych, w Europie, na to mówią, na podpośmierć, czyli z pogranicza życia i śmierci. Ludzi, którzy byli na tamtym świecie i wrócili. Wspomnę o takiej klasycznej postaci dr Kübler-Ross, Szwajcarki, która pracowała w medycynie na Fakultetach Medycznych w Stanach Zjednoczonych, na ustawie książek. Najlepsza. Najprostsza jest dzieci na śmierci, ponieważ ona opisuje to, co Polaków nas interesuje, Majdanek. Ona jej wróciła do Majdanku i oglądała motyle malowane przez dzieci przed śmiercią w tych obozach. I to dzisiaj się rozwija. Ja sam nawet przeżyłem, bo miałem taki wypadek, gdzie dziecko parę miesięcy przed śmiercią, mając raka, malował motyle. Poszedłem odwiedzić tą rodzinę. Matka płakała, ojciec i pytam się, czy Julia coś malowała? Tak. Cały plik modyli mi przyniosła. Że człowiek zostawia kokon, a najpiękniejszy motyl podlapie. To są badania z medycyny, czyli empiryczne. Są przykłady, masę tam jest przykładów, na przykład to są autentyczne. Dziecko leciało w samolocie, poprosiło stewardessę, proszę mi dać papier do pisania. Pisało listy. Pożegnane do najbliższych, do przyjaciół. Samolot się rozbił, te listy zostały znalezione. Oczywiście to są dzisiejsze badania w medycynie, więc filozofia musi też troszeczkę patrzeć na dystans. Możemy iść do Schopenhauera, połączeniu z śmierci, prawda, z wolą życia i tak dalej, że nie umieram, więc są te pocieszenia filozoficzne w śmierci, ale medycyna nam też ma dzisiaj dużo do powiedzenia. Panie profesorze, moim zdaniem tego rodzaju badania są przedstawiane przez lekarzy. Natomiast nie są to badania z zakresu medycyny. To czy są to opowieści czy relacje przedstawiane przez osoby, które mają wrażenie, że czegoś doznały. I równie dobrze można było to przedstawić u notariusza. Wtedy nie było to twierdzenie notariusza, tylko rejestrowane przez notariusza.
panie przewodniczący, i może to przedstawić swojemu psychoterapeucie, i może przedstawić swojemu lekarzowi. To nie jest wynik badania medycznego. Teraz co do samego meritum sprawy. Moja odpowiedź była następująca. W sprawie motyli, w sprawie tunelu, w sprawie doświadczeń rzekomo i kontaktów z innymi, światem. Skąd te osoby wiedzą, że w ogóle kontaktowały się z innym światem? Na podstawie tego, co pamiętam. Tutaj bym się odwołał do książki Normana Malcolma pod tytułem Dreaming. Na jakiej podstawie wiemy, co jest treścią naszego snu? Jak się rano budzimy, mamy bardzo wyraźne wrażenie, że wiemy doskonale, co się nam śniło. Natomiast powstaje bardzo trudne do rozwiązania pytanie, czy to, co nam się śniło, było w ogóle faktem. Jeżeli ktoś ma bardzo silne przekonanie, że podczas snu lata, wiele osób ma tego rodzaju przekonanie, to czy możemy powiedzieć, że latanie, że to był fakt dotyczący tej właśnie osoby? Skąd śniący wie, że to on lata? A nie powie na przykład, wcieliłem się na chwilę we wronę i latała wrona, a teraz mi się wydaje, że była to wrona. Skąd, dlaczego nie powiem, byłem szybownikiem i w szybowcu przenosiłem się ponad górami. Dlaczego epizod dotyczący snu ma stanowić ciągłość z faktami dotyczącymi życia na jawie? Główny argument na alkohol można streścić w następujący sposób. Nie umiemy odróżnić, jest to trudność logiczna, a nie trudność obserwacyjna. Nie umiemy odróżnić tego, co przypominamy sobie, chociaż nie zaszło, od tego, co przypominamy sobie, ponieważ zaszło. W życiu na jawie tego rodzaju kryterium zawsze mamy do dyspozycji. Gdyby coś pstryknął tam z tyłu zawlecami, to by się obrócił, zobaczył, czy ktoś z orkiestry zawsze zostawił taki ksylofon zawlecami, czy nie. Jak nie ma ksylofonu, nie ma sprawy, to by się tylko wydawało. Jeśli stał ksylofon, a przy nim ksylofonista, to było to naprawdę. Mamy kryterium potwierdzenia czegoś, co mi się wydaje, bo czegoś, co jest realnym faktem. W odniesieniu do wspomnień nierealistycznych tego kryterium nie mamy. Wobec tego wspomnienia te są niewiarygodne jako weretyczne. One równie dobrze mogą być kompletnym wyobrażeniem i hipostazą. Motyle w Majdanku nie są wyobrażeń. Może pan profesor pojechać i je zobaczyć i dotknąć? Przepraszam, motywy nie świadczą o tym. Motyle! Motyle, tak, ale motyle nie świadczą o niczym. Motyle są tam namalowane. Motyle nie świadczą o tym, że istnieje anioł stróż. Nie dowodzą, że istnieje diabeł. Nie dowodzą tego, że istnieją duchy. Nie dowodzą tego, że dzieci tam zamknięte z góry wiedziały, co się z nim będzie działo. Ale te motyle są w różnych krajach. Te dzieci się nie kontaktowały i interesuje inne. Tak, że piramidy są w różnych krajach. Nie bardzo wiem, jaka jest siła tego dowodu, że motyle są rysowane w rozmaitych krajach. Przed śmiercią dzieci mają motyle. Dlaczego? Niech mi pan odpowie. W różnych krajach, w różnych krajach. Muszę się trzymać swojego stanowiska, to znaczy nie będę mówił w imieniu dzieci udając lekarza. Czasem dzieci malują motyle. Ja mam troje wnuków, które miejmy nadzieję będą jeszcze wiele lat żyły. One malują motyle. Czy pan profesor byłby zdania, czy to jest ostatni tydzień ich życia? Najpierw, bo malują motyle. A to, że malują teraz motyle i nie umrą, kwestionuje i falsyfikuje pana tezę? Czy tylko jest równoległe twierdzenie? Ja myślę, że tutaj jakby stanowiska już są dosyć dla pozostałych państwa jasne. Myślę, że ewentualne uzgodnienie może w kuluarach tutaj jest kolejne zadanie. Ja bym chciała zapytać, panie profesorze, ja bym panu poprosiła, ja jestem tylko inżynierem filozofem, problem świadomości. Przepraszam? Świadomość. Mam odpowiedzieć o świadomości. Co to jest, jaka to jest kategoria i jak to się ma do świadomości? Przecież nasz mózg jest na świadomość. Pani chyba miałaby w sobie tyle okrucieństwa, żeby zimą wtrącić mnie do przemęgli. Nie wyobrażam sobie, że można by zdecydowania z mojej strony jakiekolwiek gestu agresji, podobnie trudne, nierozwiązywane pytanie w ustach, to równie dobrze mogłem pani żądać, żeby wróżył z dłoni. No oczywiście nie umiem dobrze, powiedzieć, czym jest świadomość. Wszyscy mamy świadomość i świadomość w nas świetnie funkcjonuje. I co więcej, nie jest to moja osobista ignorancja, nikt tego nie wie. Natomiast jestem na tyle rozsądny, że nie będę udawał, że jest inaczej. Filozoficzna odpowiedź, dziękuję bardzo. Czy państwo, myślę, że na jedno krótkie pytanie jeszcze mielibyśmy czas, gdyby ktoś z państwa zechciał je zadać. Jeśli nie, to skoro ja jestem przy głosie, to pozwoli to sobie dosłownie bardzo drobne pytanie do pana profesora. O krzywdy pośmiertne, ten przykład z tym ojcem, to oczywiście by wyczuł krzywd pośmiertnych i oczywiście on jakby jest oczywisty w tym, jak pan profesor to zreferował, ale gdyby dotyczyła kwestia troszkę czegoś innego, na przykład odmówienia kogoś nieszczęsnego po śmierci,
że przychodzi jakaś dziewczyna z dziećmi, która mówi, że ten ojciec był jej kochankiem i teraz te pozostałe dzieci muszą się tym domem jeszcze dzielić z jej potomstwem. Jak pan profesor Króciuszko? Dziękuję. Poziom państwa łagodności jest wyraźnie teraz wyższy, chociaż jeszcze ciągle nieimponujący. To znaczy trzeba... To jest bardzo realny, bardzo trudny, bardzo ciekawy problem, którego absolutnie nie lekceważę i chciałbym powiedzieć, bo lepiej rozwiązać już umiem. Istotnie nawiązujemy pewne zobowiązania w stosunku do żywych, które nas będą wiązać po śmierci. Na przykład przysięgi u łoża zmarłego są w zasadzie nie do złamania. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy ludźmi wrażliwymi. I dlatego, że żyjemy nie tylko między faktami, ale wiążą nas moralne więzy, które jeśli dobrowolnie biorę na siebie jakieś zobowiązanie, to mam je wykonać. To jest zdanie analityczne prawdziwe. P równa się P. Zobowiązałem się, muszę wykonać. To jest logicznie pewne zdanie analityczne. Mogę zwodzić, mogę kłamać, nie kłamać, mogę zwodzić, nie będę kłamać, ale nie będę zwodzić, wymigiwać się, prosić o odroczenie, coś tam całować, pocieszać, brać za rękę i mówić, poproś mnie jeszcze o coś innego. Siedząc przy łożu zmarłym. Jeśli ta osoba jest całkowicie przy... Takich problemów bardzo wiele. Ja na przykład, o mam jeszcze inny, odpowiem trudnością na pewno. Czasami los mnie stawia w sytuacji nawet zupełnie nieznacznej, bo będąc agnostykiem musiałem być przy łożu śmierci osoby wierzącej. I ta osoba prosiła o pociechę. Co mam tej osobie powiedzieć? Zawezli sobie księdza. Jeżeli ona prosi o pociechę ode mnie. Jakby chciała mieć księdza, to by wyzywała księdza. Teraz, czy ja mam takie osobie powiedzieć w chwili, kiedy ona umiera, że moim zdaniem ja jestem, znaczy, że ja jestem agnostykiem i moim zdaniem nie ponosi wielkiego ryzyka, jeśli w ostatniej chwili sobie powie, będzie jak będzie, oprócz ciebie tutaj nikogo więcej nie ma, kto by na ten los sprawował jakąkolwiek troskliwą funkcję. Nie da się tego powiedzieć. Czasami jesteśmy przyciśnięci do ściany i musimy się wywijać, żeby się zachować w miarę przyzwoicie. To jest rzecz nieprzyjemna. Natomiast na pewno nie jest tak, że wszystkie życzenia umierających musimy spełnić. A że musimy być niezwykle ostrożni w tej sytuacji, to jest święta prawda i to cieszę się, że pan profesor nas napomina w tym zakresie i mówi, żebyśmy nie robili głupstwa. Dlatego, że zobowiązania wobec osób, które odeszły, to jest jedno z największych kamieni, jakie leży na naszym sercu i musimy pamiętać, żeby z tego w miarę, ale to jest bardzo niemądre. Jesteśmy ludźmi nieodpowiedzialnymi, niemądrymi, jeżeli sięgamy na siebie tego rodzaju problem. Jest znany taki problem filozoficzny, który nazywa się moral luck, czyli moralne szczęście, moralny pech. Tego powinni uczyć w szkole, żeby nie postawić się w sytuacji pecha moralnego. Że tragedia się dzieje wtedy, kiedy my obok stoimy. To brzmi dość ostre, brzmi przerażająco, ale czasami, jeżeli los jest wobec nas ukryty, okrutny, musimy ryzykować własnym życiem, żeby na przykład wyciągnąć tonące się dziecko z sadzawki. Zatem, jeśli nie chcemy tak ryzykować, trzymajmy się z dala od sadzawki, trzymajmy się z dala od dzieci. Oczywiście cała trudność związana z życiem polega na tym, że czasem trzeba lawirować. Lawirowanie nie jest tak uchylne, jak Państwo są. Bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że to jest dobra puenta na wykład filozoficzny w ogóle na zjeździe, nie tylko śmierci. Raz jeszcze panu profesorowi bardzo serdecznie dziękuję.